Szanowni Państwo, zanim przystąpimy do kolejnego punktu naszych obrad, musimy zapoznać się z deklaracją. Deklaracja dotyczy ilości wiceprzewodniczących. Różnie to się kadencja odbywało, ale najczęściej dwóch. I my mówiliśmy jako Rada Miasta Żeber, działając na podstawie paragrafu 8 ust. 3 z regulaminu Rady Miasta, postanowić, że wiceprzewodniczących Rady będzie dwóch. Ta ustalona liczba obowiązuje od dnia przyjęcia deklaracji do końca kadencji Rady Miasta. Wobec tego, proszę Państwa, musimy tę deklarację przegłosować. Proszę Państwa, wobec tego przegłosowanie wprowadzimy najpierw tę deklarację do porządku obrad, a następnie przegłosujemy ją, zdecydujemy o tym, że będziemy mieli dwóch wiceprzewodniczących. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tej deklaracji do porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał z Państwa? Bardzo dziękuję. Wobec tego teraz przegłosujemy to postanowienie wynikające z tej deklaracji, że w naszej Radzie będzie przewodniczący. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie. Dziękuję. Wobec tego deklaracja ma moc obowiązującą. Głosi mi liczy. Nie mogę trafić. Protokół komisji skrutacyjnej powołanej
uchwała nr 1 przez 2 przez 2014 Rady Miasta Żagań z dnia 1 grudnia 2014 roku. Celem przeprowadzenia głosowania tajnego w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta Żagań. Komisja skrutacyjna w składzie Krystyna Rucał, Agnieszka Zaleska, Ewa Adamczyk-Gruszewska na podstawie przeprowadzonego w dniu 1 grudnia 2014 roku głosowania tajnego oraz kart z tego głosowania stwierdza, co następuje. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 20, liczba kart wyjętych zgodnie 20, liczba głosów ważnych 20, bezwzględna liczba głosów ważnych 11. Kandydat pierwszy, Cyprian Maszną, w wyborach na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta uzyskał następującą ilość ważnie oddanych głosów. Za 19, przeciw 0, wstrzymujący się 1. Kandydat Andrzej Chodań w wyborach na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta uzyskał następującą ilość ważnie oddanych głosów. Za 17, przeciw 3, wstrzymujących się 0. Komisja kwalifikacyjna na podstawie głosowania stwierdza, że największą bezwzględną ilość ważnie oddanych głosów uzyskali radni Cyprian Maszną i Andrzej Chodań i w związku z powyższym zostali wybrani na funkcję wiceprzewodniczących Rady Miasta Żagań. Gratuluję. Kolejny zapis.